Czy pracownicy z Ukrainy wrócą do Polski? A jeśli tak, to kiedy? W jaki sposób zarabiać na kwaterze pracowniczej, na domu pracowniczym 5000 zł miesięcznie? W jaki sposób przygotować kwaterę pracowniczą, nie mając żadnych pieniędzy? Cześć, z tej strony Agent Specjalny. Witaj w kolejnym odcinku. Dziś zdradzę Ci wszystkie tajemnice podnajmu, a dokładnie podnajmu związanego z kwaterami pracowniczymi. Myślę, że jest wśród wielu ludzi właśnie a propos tego tematu sporo takich, bym powiedział, nawet kontrowersji. Jedni mówią, że zarabiać się nie da, inni, że się da. W zasadzie oni się nie zastanawiają, tylko zarabiają. Sam zarabiam na kwaterach pracowniczych już od... W zasadzie ciężko policzyć, od kilku dobrych lat. Znam ludzi, którzy zarabiają 6-cyfrowo miesięcznie z tego biznesu i znam bardzo wielu, którzy zarabiają 5-cyfrowo i robią to nawet po godzinach. Mam sporo pytań, dostaję sporo pytań dotyczących właśnie tego, w jaki sposób to robić, jak się przygotować, jakie wybierać nieruchomości, w jakich miejscowościach, kto jest klientem, jak tego klienta zdobywać, jak to rozliczać i tak dalej, i tak dalej. Pytań myślę, że można by tutaj wymieniać kilkadziesiąt albo nawet więcej. I dzisiaj właśnie w tym filmie chciałem Ci odpowiedzieć na te pytania, rozjaśnić to wszystko i po prostu ściągnąć tą taką kotarę tajemnic, żeby po prostu te wszystkie pytania trafiły do Ciebie, przynajmniej w tym krótkim filmie, żebyś wiedział, w jaki sposób można zacząć, w jaki sposób można przygotować pierwszą kwaterę, jak ona powinna wyglądać, bo rynek też moim zdaniem, z tego co obserwuję przez te kilka lat w całej Polsce, bo też sobie obserwuję jeden koniec Polski, drugi, bo mam znajomych w całej Polsce, którzy działają i widzę, jaki jest standard kwater, no i czasami, no czasami widać, że nie ma konkurencji, że po prostu wystarczy, że zrobisz cokolwiek w standardzie przyzwoitym i już miażdżysz całą konkurencję. Także powiem Ci, za chwilkę odpowiem na wszystkie pytania i mam nadzieję, że wyciągniesz z tego filmu bardzo dużo i będziesz miał możliwość rozpoczęcia swojego biznesu w kwaterach pracowniczych. Także zaczynamy. Zanim jednak odpowiem na najczęściej zadawane pytania odnośnie kwater pracowniczych, pokrótce powiem może, czym dokładnie kwatery są. No więc kwatery pracownicze to nic innego jak po prostu nieruchomości, najczęściej domy, ale czasem też mieszkania, stworzone po to, by mogło w nich zamieszkać jak najwięcej pracowników w godnych warunkach. Nieprzypadkowo mówię o tym, że ma to być godnie, no bo cały czas są miejsca robione w bardzo słabym standardzie, kwatery robione w słabym standardzie. Kwatery pracownicze nie są niczym nowym. Od wielu lat ludzie jeżdżą za pracą. Migracje ekonomiczne mają miejsce na całym świecie, no także w Polsce. Kwater szukali w różnych miastach kiedyś głównie Polacy i wtedy raczej były to hotele pracownicze. Teraz jest wśród tych wielu pracowników no mnóstwo osób ze wschodu, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini, ale jest też sporo pracowników z takich dalekich krajów jak Filipiny, Bangladesz czy Indie. Brak rąk do pracy, ale też coraz większy socjal sprawia, że albo pracowników z Polski brakuje, albo nie mają motywacji, by pracować. W takiej sytuacji firmy są zmuszone ściągać pracowników m.in. ze wschodu. I raczej ten trend szybko się nie odwróci. A skoro firmy ściągają pracowników, no to muszą zorganizować miejsce do spania i tutaj pojawia się opcja zaoferowania nieruchomości przygotowanej stricte pod pracowników właśnie. Większość firm woli oddać problem szukania, remontu czy dostosowania takiej kwatery firmie zewnętrznej, no bo sama ma mnóstwo swoich zadań i nie chce dokładać sobie kolejnych. Woli zapłacić za dobrze wykonaną usługę komuś z zewnątrz, na przykład takiej firmie jak moja. Idźmy zatem do pytań. Pytanie numer jeden, które się pojawiło. Jak zacząć zarabiać na kwaterach pracowniczych? No bardzo ogólne pytanie, ale może też ogólnie odpowiem. No przede wszystkim trzeba się przygotować. Nie polecam działać bez planu działania i systemu. Co tak naprawdę mam na myśli? Uważam, że lepiej usiąść sobie z kartką, długopisem chociaż na 2 godziny i rozpisać na kartce, co dokładnie potrzebujemy, co mamy, co musimy zrobić, jakich ludzi potrzebujemy, kogo, jakich narzędzi potrzebujemy, ile potrzebujemy finansowania, kto nam może pomóc, czy mamy kontakty do tych osób.
I na koniec też, jakie są pierwsze dokładnie rozpisane kroki, które możemy podjąć jeszcze tego samego dnia i rozpisać sobie jakiś plan działań dotyczący właśnie kroków na kolejne dni, na tygodnie, jaką mamy strategię, ile chcemy zarabiać, jak to ma być duży biznes, czy nawet mały biznes na początek, ale jak mały, jaka skala, no bo jak tego nie zaplanujemy, no to w zasadzie nie wiemy, co chcemy robić i gdzie chcemy iść. Myślę, że taki plan na pewno zaoszczędzi nam wiele czasu i wiele błędów, no bo po prostu będziemy wiedzieć, w którym kierunku chcemy iść. Często też mamy kontakty. Często też mamy nie tylko kontakty, ale też narzędzia albo jakieś umiejętności, których po prostu nie wykorzystujemy, no bo właśnie sobie tego nie rozplanujemy i nie zapiszemy. Na sam początek warto zadać sobie też pytanie, czy na pewno jest to temat właśnie dla Ciebie. Jeśli jest to temat dla Ciebie, a nie tylko to chcesz oglądać, a jeśli chcesz to robić, no to odpowiedz sobie na drugie pytanie, jaką rolę będziesz pełnił w tym biznesie. I pierwsze pytanie jest takie, czy będziesz sam, przynajmniej na samym początku, tworzył te kwatery i je prowadził, czyli też szukał odpowiednich nieruchomości, jeździł na spotkania, podpisywał umowy, kupował łóżka, wydawał pieniądze na to, transport organizował, robił remonty, może sprzątał, może tych gości przyjmował, tych pracowników i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Na początku samemu trzeba to robić, no bo jak nie ma żadnego pracownika, no to nie ma wyjścia. Ale może widzisz się w drugiej roli, czyli jako osoba, która będzie łączyć może w tej niszy klientów z odbiorcami, czyli osoby, które mają kwatery z agencjami pracy, które takich kwater szukają. I Twoim zadaniem będzie łączenie, więc Twoim zarobkiem będzie prowizja od jednej czy dwóch stron, jak się dogadasz, właśnie za połączenie ich ze sobą. A może zajmiesz jeszcze trzecią, bym powiedział, rolę, czyli może zajmiesz fotel inwestora i zechcesz kupić dom, czy inną nieruchomość, czy mieszkanie duże, jakieś właśnie dom typowo pod najem pracowniczy. I kupisz go właśnie z tą myślą, że on będzie taką kwaterą i oddasz od razu taki dom komuś, kto zajmuje się kwaterami. Będziesz mieć z tego oczywiście stały, comiesięczny, duży dochód, ale potencjał z tego domu i dodatkowe zyski, może nawet większe od Twoich, będzie czerpać osoba, która od Ciebie te kwatery, to mieszkanie na kwatery czy ten dom wynajmie. Więc podsumowując, najpierw określ sobie, czy chcesz prowadzić kwatery, czy chcesz łączyć ludzi w tej branży, a może chcesz kupić dom pod kwatery i być inwestorem. W każdej opcji zarabiasz, różnica jest tylko w ilości pracy, którą wykonasz. Po drugie, określ, ile masz kapitału do zainwestowania, albo znajdź kogoś, kto ma ten kapitał. Po trzecie, przygotuj listę osób, które mogą być Ci pomocne czy potrzebne w tym biznesie, w tym całym działaniu. Osoby te na początku, chociaż w głowie, są Ci potrzebne po to, byś już od początku planował, że ten biznes za jakiś czas oddelegujesz, będziesz po prostu oddawał w zarządzanie jakby innym osobom. Bo ja sobie nie wyobrażam, żebyś cały czas zajmował się sprzątaniem kwater, czy naprawą pralek, czy wymianą żarówek, czy pościeli. Jeśli mówimy o biznesie, a mówimy, musisz wejść na level wyżej i zajmować się tworzeniem kolejnych kwater, podpisywaniem umów, negocjowaniem kontraktów dużych, szukaniem kontaktów jakichś właśnie i jeżdżenie na takie spotkania. A zadania, które może zrobić ktoś inny, trzeba zlecić jak najszybciej. Więc myślę, że to jest takie ogólna odpowiedź na pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Jakie są koszty przygotowania kwatery? Też jest pytanie dosyć ogólne, bo nie jest napisane konkretnie, jakie kwatery, jakich metrów, więc odpowiem może tak. Czasami mówię nawet, i mam to też w nagraniach, że kwatery to opcja inwestycji w nieruchomości, która nie wymaga w ogóle kapitału, i tak też napisałem w swojej książce. I to jest prawda, ale tylko w sytuacji, jeśli nieruchomość, którą znajdziesz, będzie tak jakby idealna. Idealna na tyle, że będziesz mógł wprowadzić tam ludzi już następnego, czy nawet tego samego dnia. Muszą być w niej też przygotowane przez właściciela meble wszystkie potrzebne, czy sprzęt AGD i łóżka, co jest też ważne z pościelą. Jest to bardzo rzadka sytuacja, ale zdarzyła mi się kilka razy. Jeśli dodatkowo właściciel nie weźmie od Ciebie kaucji, bo na przykład Cię zna, jesteś z polecenia, czy jakiś agent nieruchomości Cię polecił jako dobrą osobę, ja tak miałem kilka razy, no to faktycznie bez tej kaucji i z przygotowanym domem, no to faktycznie stworzenie takiej kwatery kosztuje 0 zł. Więc jest to możliwe. Jednak dużo częściej te koszty są. I nawet jeśli pieniądze nie będą Twoje, bo znajdziesz sobie inwestora, czy zewnętrzne finansowanie, no to te pieniądze trzeba wydać. Wydaje inwestor. Pytanie, ile dokładnie? I sobie tak to rozpisałem, żeby dobrze Ci to powiedzieć, czyli koszt adaptacji miejsca pod kwaterę to dzisiaj, według oczywiście moich standardów i moich wyliczeń, od około 500 do 600 zł od osoby, to jest tak najczęściej, a w lepszym standardzie, który czasami też robimy, jest to około 700 zł za jedną osobę. Czyli jeśli przygotowujesz kwaterę na 10 osób, potrzebujesz wydać między 5 a 7 tysięcy złotych
Jeśli będzie to duża kwatera na 30 osób, to będzie to kwota między 15 a 21 tysięcy złotych. Skąd ta różnica cen? No bo jest. Może wrócę tak historycznie. Pamiętam, jak robiłem pierwsze kwatery i wtedy płaciłem za używane łóżka stare 150 zł. Później kupowałem łóżka za 500 nawet, a dziś niemal te same, które były za 500, kupuję za 250, bo znalazłem producenta i też oczywiście brałem większe ilości, stąd ta cena inna. Zatem ta kwota się zmieniała, ale aby utrzymać ten standard na dobrym poziomie, no trzeba też tak jakby zmieniać, pilnować, żeby to było ładne i dobrze wyposażone, no by mieć tych najemców zadowolonych. Dlatego ceny nie są może niskie. Może ktoś myślał, że będą wyższe, ale uważam, że nie są może niskie, ale jest to zrobione w dobrym guście i ta kwatera jest po prostu ładna. No za darmo się tego nie da zrobić, żeby zarabiać też trzeba coś zainwestować. Także mniej więcej to są tego rzędu kwoty. Idźmy dalej. Pytanie kolejne. Jakie są koszty utrzymania kwatery? Zapewne autor pytania, tak myślę, miał na myśli to, że ile kosztuje co miesiąc po prostu wynajem domu czy kwatery ogólnie mówiąc i media, tak? Wszystkie, które są w domu, czy mieszkaniu, czy innej nieruchomości. Kwoty za wynajem są różne i też są oczywiście zależne od miasta, no bo w moim na Śląsku są inne, w Warszawie też zdaję sobie sprawę i wiem od znajomych, że te kwoty są inne. Mamy w mojej firmie mieszkania za 1000 zł wynajęte, mamy też takie za 2500, mamy dom jeden za 1800 zł, bardzo tanie, ale mamy też taki za 5000. No i są to oczywiście ceny bardzo różne, jedne wysokie, drugie niskie, ale też metraże różne. Mam też oczywiście domy, które znam, które są po 10 tysięcy złotych. Akurat takiego nie mam, ale to, jaki dom wynajmiemy, no zależy w zasadzie od zamówienia, które zdobędziemy i od ilości osób, które mają tam po prostu przebywać. Więc najważniejsze, by nam się to wszystko kalkulowało, w zasadzie ta cena nieruchomości moim zdaniem nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby po odjęciu wszystkich kosztów zostawało dla nas tyle, by się to wszystko opłacało i spinało. Jaki jest koszt mediów? No więc tak średnio wychodzi u mnie, że koszt mediów przy domu, powiedzmy, że dom 200 metrów, bo taki mam, to jest to średnio około 2000 zł miesięcznie. Czyli tak samo, jeśli dom by był 300-metrowy, no to już myślę, że musielibyśmy zapłacić 3000 zł miesięcznie, bo byłoby więcej osób, więcej światła, więcej wody, więcej ścieków, do tego ogrzewanie, większej powierzchni, więc tak to mniej więcej wychodzi. No i pamiętaj, że przy domu media to nie tylko woda, prąd, internet, ale też wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i oczywiście ogrzewanie, które często jest największym kosztem, a w sezonie czy w sezonach no dochodzi również ogarnianie terenu, jak to ładnie nazywają niektórzy, wokół domu. No w zimą wiadomo, że trzeba odśnieżyć lub zatrudnić kogoś, kto to ogarnie, jeśli ten śnieg pada, no ale trzeba o tym pamiętać i jednak to lepiej zaplanować, niż później się zdziwić. No a latem też jest sporo koszenia trawy, jeśli mamy to, czy tam jakiś żywopłotów, bo często właściciele proszą o to, żeby to ogarnąć, no i też to jest w umowie, że ten dom trzeba utrzymywać w takim normalnym stanie. Także jest to też jakiś koszt. Także jak widzisz, 200 metrów 2000 miesięcznie, 300 metrów około 3000 miesięcznie, a wynajem domu kwota to już w zależności od wielkości. Idźmy dalej. Jakie następne pytanie? Ile osób powinno mieszkać w takim pokoju pracowniczym? Ile powinno? No ile powinno jak najmniej, ale trzeba też zrozumieć, że kwatery to nie pokoje dla studentów takie lepsze, ale tym bardziej nie jest to hotel Hilton. Z drugiej jednak strony nie chcemy robić jakiejś tam dzikiej dżungli i zależy nam, by ten biznes był stabilny. Dlatego warto podejść do tego planowania w taki sposób, że trochę lepiej, no nie może nie lepiej, ale mądrzej zarobić może trochę mniej, ale dłużej. Czyli taka zasada takiej, ja to zawsze mówię, małej łyżeczki, lepiej małą łyżeczką dłużej niż wielką przez chwilę. No ale ile osób powinno maksymalnie być w takim pokoju? No, rynek idzie od już roku co najmniej w tym kierunku, żeby były to pokoje z jak najmniejszą ilością osób, no i te liczby spadają, więc kwatery, które mają pokoje dwuosobowe, są zawsze brane pod uwagę na samym początku. No i w zasadzie masz gwarancję, że takie pokoje, czy całe kwatery, gdzie będą dwuosobowe pokoje, będą znikać jak ciepłe bułeczki. Nie oznacza to jednak, że duże pokoje, 3-4-osobowe, się nie wynajmują. Ale jest to raczej ta granica górna, czyli te 4 osoby to jest raczej granica górna i też zalecałbym iść w tym kierunku, aby jednak podwyższać standard zamiast podwyższać łóżka i robić piętrowe, bo dziś już większość firm, z którymi ja współpracuję od lat, z góry informuje w mailach czy w wiadomościach, że kwatery z piętrówkami nie chce i po prostu nie będzie takiej tolerować i po prostu pójdzie gdzie indziej, jeśli takie coś będziemy oferować.
Kolejne pytanie. W jaki sposób obliczyć, ile mogę zakwaterować w dane miejsce? Aha, czyli rozumiem to tak, w sensie mamy nieruchomości, trzeba tam policzyć jakby w głowie, ile osób wejdzie. No właśnie, bo czasami przychodzimy na nieruchomość i się zastanawiamy, ile tych ludzi nam tam wejdzie, że nam się to wszystko opłaca. Może na przykładzie mieszkania. Jeśli masz mieszkanie, bo często ludzie zaczynają od mieszkań, tacy, którzy zaczynają ten podnajem pracowniczy na takiej małej skali, ale te domy są jednak, bym powiedział, łatwiejsze i lepsze, bo więcej się zarabia i szybciej można zarobić. A jeśli masz mieszkanie na przykład trzypokojowe i w każdym pokoju masz dwa łóżka, dwa miejsca, no i więcej się tam nie zmieści, bo jeszcze jest potrzebna szafa, jakiś stolik może, no to po prostu jest to kwatera tylko na te sześć miejsc i uważam, że nie ma co kombinować dalej. No jednak, tak jak mówię, przy takim mieszkaniu te zyski są niewielkie, ale od tego można zacząć, jeśli ktoś się bardzo boi albo ma takie może mieszkanie i chce je wykorzystać. Ale średnio wychodzi po metrażu, że tak jedna osoba powinna mieć dla siebie te 10 metrów kwadratowych. Więc jeśli masz dom 200-metrowym, o którym też mówiliśmy przed chwilą przy mediach, no jeśli mamy dom 200-metrowy, no to jest szansa, by przygotować tam 5 pokoi czteroosobowych i zmieścić 20 osób. I to jest ok. Firmy chcą często i coraz częściej, no, by te miejsca były oczywiście praktyczne i wygodne, coraz bardziej wygodne, no bo ci, którzy już tutaj pracują któryś rok z rzędu, znają te standardy i chcą, żeby one były wyższe. No więc firmy unikają dużych skupisk już na łóżkach piętrowych, tu już w ogóle, ale z drugiej strony przy dużym kontrakcie, jeśli mają tych ludzi więcej do zakwaterowania i to są liczby w setkach, no to łatwiej im jest obsłużyć, bo to koordynatorzy robią, lepiej im jest obsłużyć kilka kwater niż już kilkanaście, więc też często szukają domów właśnie. Więc znowu, idąc z drugiej strony, no trzeba znaleźć w tym wszystkim złoty środek. Jeśli szukamy kwatery, to myślę, że optymalnie przy takim większym kontrakcie jest zrobić po prostu dom, który jest na przykład na 20 osób. Nie jest to mieszkanie, nie jest to też ogromny hotel dla 50, ale jest to na 20. Pamiętajmy oczywiście, że jeśli dom będzie dla większej liczby osób niż te 20, o których mówiłem, na przykład dla 30, no to musi być to już odpowiednia liczba metrów, czyli na przykład 300. No i też pamiętaj, że im więcej ludzi, tym więcej łazienek. Tak najczęściej się mówi, że to łazienka powinna być dla maksymalnie 7 osób, które też i tak pracują na zmiany, więc się tam mijają, ale tak liczbowo, czyli jak masz te 20 osób, no to 3 łazienki powinny być. Toalety też najlepiej jakby były osobne i miejsca do przygotowania jedzenia, więc te kuchnie też co najmniej 2-3. Także mniej więcej tak to wygląda. Pytanie kolejne, czy właściciel domu robi, czy zrobi za nas remont? No czy zrobi za nas? To różnie. Bym powiedział, że to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, więc odpowiem, że to zależy, bo każdy podnajem na kwaterę jest inny. Każdy właściciel też jest inny. I negocjacje, mimo że podobne, zawsze się różnią. Jeśli dom wymaga remontu i trzeba w niego włożyć na przykład 20 tysięcy złotych, a ten najem za ten dom kosztuje 4 tysiące złotych miesięcznie, no to możesz zaproponować, że remont zrobisz ty, ale poproś o 5 miesięcy za darmo. Tak jakby no wydajesz pieniądze, ale nie płacisz za wynajem. Myślę, że logiczne. No, jeśli właściciel się nie zgodzi, idźmy w tym czarnym scenariuszu, już on powie absolutnie, no to można go zapytać dlaczego i jaką on ma propozycję. Często chodzi jednak o to, że on nie chce dostawać 0 zł miesięcznie, że on już oddaje dom, majątek, klucze i nie dostaje nic. Mimo, że tam rzeczywiście robi się remont i ty w to inwestujesz swoje pieniądze, no to ludzie tego nie czują. Więc najczęściej chodzi tylko o to, żeby dostawali cokolwiek każdego miesiąca. Spytaj po prostu, ile chce dostawać przez okres remontu. No i często są to jakieś symboliczne kwoty, 1000, 2. Może dwa to nie symboliczne, ale jest to połowa. No więc można w tej sytuacji zaproponować, że zrobisz remont za swoje, ale w zamian zapłacisz 2000 zł, a nie 4, ale na przykład przez rok lub przez 10 miesięcy. No jakbyśmy to policzyli, to wychodzi na to samo, bo zaoszczędzamy, zamiast płacić 4000, płacimy 2, czyli zaoszczędzamy 2000 przez 10 miesięcy, więc 20 tysięcy zaoszczędzamy, a robimy remont za 20, więc wychodzi w zasadzie na to samo, ale masz niski czynsz przez prawie rok. Właściciel nie robi remontu za swoje, więc on też ma plus. No i jeszcze ma jakiś wpływ w każdego miesiąca, czyli tak jakby oddaje ci klucze, ty już możesz zarabiać, no bo możesz w zasadzie wrzucić już swoją ekipę i zrobić to bardzo szybko. Więc myślę, że każdy jest zadowolony, no i biznes idzie do przodu. Lepiej się dogadać niż szukać jakichś tam trudnych negocjacji. Ja zawsze jestem tego zdania, że lepiej się dogadać, bo przecież każdy chce zrobić na tym biznes i tak każdy będzie tam zarabiał, jak się dogadamy.
Kolejne pytanie. O, bardzo dobre pytanie. Czy najpierw szukać domu, czy najpierw szukać klienta, czy kontraktu, w sensie właśnie tego, który tam będzie mieszkał? No właśnie, jakby to powiedzieć? No to zróbmy tak. Na początek, zanim jeszcze zaczniesz szukać domu, czy tam kwatery, no poszukaj sobie rynku zbytu. Sprawdź w swojej miejscowości, czy w okolicach, czy po prostu jest zapotrzebowanie na pracowników. Jeśli jest, no to sprawdź, kto zatrudnia ich w tych zakładach. Mogą to być jakieś fabryki, centra logistyczne, magazyny i inne duże zakłady, w których po prostu pracuje nierzadko kilkaset, a czasami nawet kilka tysięcy osób. Jeśli zatrudnia ich firma bezpośrednio, no to zgłoś się po prostu do niej, spytaj, czy mają zapotrzebowanie na kwatery, gdzie ci ludzie mieszkają. No, jeśli są to osoby z zagranicy, no to przecież nie mają swoich mieszkań. Więc najpewniej przyjmą cię z tą propozycją z otwartymi ramionami. Może być druga opcja, że zatrudnia ich agencja pracy. No to musisz szukać kontaktu właśnie w takich agencjach lokalnych, które tam działają. Jeśli usłyszysz, że kwatery są mile widziane i chętnie ktoś je od ciebie wynajmie, że szukają albo że mają słabe warunki, no to śmiało możesz właśnie już takiej kwatery szukać i możesz działać. No i kolejne pytanie nam się pojawia: jak i gdzie szukać? Wiadomo, że samo się nie zrobi, więc czasami najlepsze, ja też stosowałem, są najprostsze sposoby, czyli nie szukanie kogoś, kto za nas to zrobi, tylko po prostu przejechanie się po mieście, siadasz do samochodu, jedziesz po tym mieście czy wiosce w rejonie tam kilku kilometrów, myślę, że do 10 maksymalnie od tego zakładu pracy i pytasz sąsiadów, czy ktoś chce wynająć dom. Możesz też pytać, czy ktoś chce sprzedać dom lub patrzysz po jakichś ogłoszeniach, banerach, które wiszą. Jeśli ktoś będzie chciał sprzedać, no to wtedy można zadzwonić i spytać właściciela, jak długo sprzedaje. No jeśli nie umie sprzedać, no to może chce najpierw wynająć. No, można mu powiedzieć, sprzedać zawsze pan może, a jak pan go wynajmie, to pan ma kasę od razu za ten dom i dodatkowo pan zarobi, a dom pan sprzeda sobie później. Można pomyśleć oczywiście o tym, że jeśli biznes będzie się nam dobrze kręcił, no to pomyśleć za rok czy dwa o kupnie takiego domu, który został wynajęty. Jest jeszcze oczywiście opcja kolejna. Jeśli znajdziesz dom, który jest do sprzedania, a nie ma żadnego, który jest na wynajem, no to pomysłem jest na pewno dobrym, czy tam średnim, w zależności od tego, jak się to zrobi, no znalezienie inwestora, który chce kupić dom właśnie pod kwatery i połączenie tych transakcji. Będzie stroną pierwszą transakcji będzie ten właściciel, który chce dom sprzedać i którego znalazłeś. Drugą stroną transakcji będzie inwestor, który szuka jakiejś inwestycji i ty mu powiesz, że od razu wynajmiesz ten dom od niego, no więc myślę, że to jest dobry deal, bo on kupi, a ty od razu wynajmiesz i on będzie miał pieniądze za wynajem od pierwszego miesiąca, no a ty jesteś trzecią stroną transakcji, który chce podnająć i który chce się tym zajmować i który chce tam od razu działać i robić biznes i zarabiać pieniądze. Więc myślę, że wszyscy są zadowoleni, więc to jest opcja taka. Możesz też zacząć od testowania rynku. Co to oznacza? Możesz po prostu przetestować rynek, na którym będziesz działać. Na czym polega testowanie rynku? No jest to prostsze niż myślisz i można, a nawet bym powiedział, na pewno trzeba to zrobić. Wystarczy wystawić ogłoszenie na zimno, czyli wystawiasz ogłoszenie jakiejś kwatery z opisem, jakbyś już tą kwaterę miał. Nie wiesz, jak to zrobić, no to po prostu zobacz sobie ogłoszenia w dziale nieruchomości noclegi, czy tam nieruchomości pokoje, czy domy i wrzuć takie ogłoszenie w swoim mieście. Możesz po prostu wrzucić w dziale nieruchomości domy do wynajmu, dom dla pracowników, dom dla firm. Zdjęcie, jak nie masz, no to daj jakieś uniwersalne, albo zrób zdjęcie jakiegoś łóżka z pościelą, byle to było po prostu ładne zdjęcie. No i teraz czekasz, jeśli będą do ciebie dzwonić firmy z zapytaniem o te noclegi, o ten dom. No i podczas rozmowy okaże się, że jest szansa na jakiś drugi kontrakt, na większą ilość, bo oni chcą zaczynać za niedługo, no to warto się tym tematem zainteresować i można myśleć już wtedy właśnie o wynajęciu pierwszej swojej kwatery, no bo już jest jakiś klient. I teraz pytanie, jak rozmawiać z takim potencjalnym klientem, no skoro nie masz tego mieszkania, tego domu, tej kwatery. No co odpowiadać? No bo ktoś zadzwoni i powiedzie, dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia, kiedy możemy wprowadzać ludzi. Ja tak robiłem i odpowiadałem później, że mieszkanie czy ten dom jest w trakcie przygotowywania, no bo taka jest prawda, bo przygotowujesz go. Sporo dużych firm, które potrzebują takich noclegów na długo, większej ilości, no to nie dzwonią dzisiaj, że potrzebują na jutro. No też dzwonią, ale raczej to są sytuacje awaryjne. W większości firm to planuje, więc oni dzwonią jakiś czas wcześniej, 2 tygodnie, miesiąc wcześniej. Więc jest ten czas, żeby to poszukać. Więc daje to taki, bym powiedział, komfort na przygotowanie, znalezienie tego miejsca, jeśli go jeszcze nawet nie ma. Więc to bym powiedział, że to jest takie najmniejsze ryzyko, wrzucenie ogłoszenia na zimno,
i sprawdzenie, jaki jest potencjał tego rynku w Twoim rejonie. Są oczywiście osoby, które są w stanie podjąć większe ryzyko, no i najpierw wynająć sobie kwaterę, a potem szukać najemcy. Ja tego nie oceniam, czy to jest lepsze, czy nie lepsze, czy gorsze. Wiem za to, że każdy jest inny i na niektórych takie bezpieczeństwo czy testowanie rynku zadziała dobrze, a na innych już taki stały koszt sprawi, że będą zasuwać i będą chcieli odrobić te straty jakby szybciej, więc to już zależy od Ciebie. Ok, kolejne pytanie. Ile można na tym zarobić? To, ile będziesz zarabiać pod najmie, zależy tylko od zaangażowania i czasu włożonego w ten biznes. I oczywiście od miejsca, czyli miasta, w którym zdecydujesz się pracować. Znam osoby, dla których podnajem to tylko dodatkowy dochód, czyli taka druga finansowa noga, i mając jedno czy dwie kwatery, zarabiają na tym 1000 czy 2000 zł miesięcznie, ale znam też osoby, które zarabiają na podnajmie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Skąd tak duże liczby? Jeśli z jednego mieszkania można zarobić 1000 zł miesięcznie minimum, no to mając takich mieszkań 20, zarobisz 20 tysięcy złotych co miesiąc. A jeśli założyć, że z domu zostaje Ci minimum 3000 zł miesięcznie, wystarczy, że będziesz miał w podnajmie 10 takich domów i zostanie w Twojej kieszeni 30 tysięcy złotych miesięcznie. Zatem jeśli masz 10 domów i 20 mieszkań w obsłudze, możesz zarobić około 50 tysięcy złotych każdego miesiąca. Oczywiście to jest teoria. Między teorią a takimi zarobkami jest daleka droga zbudowana z mnóstwa pracy, kilku lat działania, zdobytego doświadczenia, kontraktów i dobrych kontaktów. Więc jak widzisz, podnajem może być formą dla kogoś, kto chce tylko dorobić, ale też dla kogoś, kto ma apetyt na duży biznes. Można tutaj sobie dosłownie przyrobić, budując drugą nogę finansową, nie rezygnując z tego, co się robi, ale można też to potraktować po prostu jak duży biznes, który zarabia pięciocyfrowo, a może nawet sześcio, jeśli ktoś faktycznie ma apetyt na dużo, dużo większy biznes i ma plan, jak to zrobić. Także mniej więcej tak to wygląda. Idźmy dalej. Pytanie następne. Jak wygląda konkurencja na tym rynku? Powiedziałbym tak, rynek podnajmu pracowniczego nie jest jeszcze tak popularny i tak zadbany, to jest dobre słowo, i tak zadbany jak na przykład rynek, myślę, flipów czy inwestowania w mieszkanie na pokoje dla studentów czy apartamentów na Booking. Myślę, że może nawet nigdy nie dorównać popularności pozostałym formom inwestowania w nieruchomości. Przez to sytuacja na tym rynku jest taka, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Ta nisza rynku wymaga zadbania. Część ogłoszeń jest bardzo słaba, obsługa klienta kuleje, w wielu miejscach nie ma jej, bym powiedział, wcale. Na rynku nadal pojawiają się oferty, których standard odbiega znacznie od tego, czego życzyłby sobie klient. To daje szansę, aby inwestorzy mogli przygotować i zaoferować kwatery w lepszym standardzie. Wtedy na pewno nie będzie narzekania na to, że tych klientów nie ma. Przez to, że mało osób zajmuje się podnajmem kwater pracowniczych profesjonalnie, to standard kwater podnosi się bardzo wolno, a w wielu miejscach nie ma tego standardu, bym powiedział, wcale. Albo w ogóle kwater nie ma, bo są miejsca, gdzie jest zapotrzebowanie, ale nie ma kwater i te firmy muszą dowozić ludzi z miejscowości oddalonych o 20 km i więcej. I powiem, że nie mam tu nawet na myśli tylko dużych miast wojewódzkich, ale również mniejszych takich miejscowości, czy nawet wiosek, przy których często swoje siedziby mają przecież wielkie fabryki. Niemal w każdym tygodniu słyszę o jakimś kontrakcie w Polsce i sytuacji, w której agencja szuka miejsc dla pracowników danej firmy. No i tych miejsc albo nie ma, albo są takie, że firma bierze je tylko dlatego, że no już nie ma innego wyboru. Sam kiedyś byłem kilka razy w podobnej sytuacji, gdy zatrudniałem swoich ludzi, no i szukałem dla nich miejsca przy różnych kontraktach i nie było znaczenia, w jakiej części Polski to było, bo kontrakty mieliśmy zlokalizowane od miasta przy granicy ze Słowacją, przez okolice Łodzi i Poznania i aż po Gdańsk, także niemal cała Polska. A sytuacja na rynku pracy w Polsce jest taka, że pracowników nie tylko ze wschodu będzie brakować. I rynek kwater, który znamy, będzie moim zdaniem tylko się rozwijał. W wielu miejscach rosną kolejne fabryki, hale, magazyny i sortownie. Ktoś tam musi pracować, a najwięcej potrzeba tam niewykwalifikowanych rąk do pracy. Polacy nie chcą pracować za niskie stawki na takich stanowiskach. Dlatego od wielu miesięcy część agencji pracy szuka nowych pracowników już nie tylko na wschodzie, ale też w Azji. Przewagą pracowników z dalekich krajów jak Filipiny czy Indie jest to, że mają roczne wizy, czyli dwa razy dłuższe niż większość pracowników z Ukrainy. Wiedząc to, że ten rynek będzie się rozwijał, można zbudować sobie biznes, który będzie zarabiał i nie będzie jakiś taki chwiejny.
No bo pytanie, co musiałoby się stać, by w Polsce nie brakowało rąk do pracy? No chyba musieliby wrócić do Polski wszyscy rodacy, którzy wyjechali za granicę, a to, jak wiesz, się raczej nie wydarzy. Część właścicieli tych kwater, które są w internecie, to są starsze osoby, widać to. I znam wiele takich osób, które oferują tak zwany babciny standard, oczekując zapłaty jak za hotelowe warunki. Nadal mają w kwaterach stare tapczany, każdy inny często, mocno zużytą pościel, dywany i stare wykładziny. Takie wnętrza nie zachęcają, ale to tylko ułatwia pracę. Przygotowanie kwater na dobrym poziomie w standardzie w stylu IKEA daje Ci przewagę nad całą resztą rynku, który nadal oferuje mieszkania z boazeriami i starymi dywanami na podłodze. Już dawno rynek kwater nie akceptuje łóżek piętrowych w pokojach oraz organizowania pokoi wieloosobowych. Zauważenie tego i oferowanie na rynku tego, co dziś jest oczekiwanie, da Ci od razu przewagę. A oczekiwane są łóżka pojedyncze oraz pokoje max 2, 2, 3, no 4 osobowe max. Pokoje dwuosobowe są zawsze najbardziej popularne, bowiem do pracy przyjeżdża sporo par i małżeństw. Gdy podniesiesz to standard, zobaczysz, że nie będziesz szukał klientów, tylko nowych miejsc, bo te pierwsze szybko po prostu zapewnią Ci się klientami. Więc myślę, że tak podsumowując to, w biznesie nie warto iść ślepo jak inni, tylko zastanowić się, jak przyciągnąć klienta. Nie mam tu na myśli obniżania ceny, co jest działaniem sabotującym, bo wygląda to, jakbyś sobie odbierał swoją wypłatę. Mam na myśli podnoszenie standardu i oferowanie takich warunków, by pracownicy je polubili. To sprawi, że będą tam mieszkać długo, a to daje ci szansę na długie kontrakty. Jeśli dodasz od siebie coś gratis, czego rynek dziś praktycznie nie oferuje, na przykład małą lodówkę do każdego pokoju, to nie dość, że z automatu usuniesz problem, który pojawia się niemal zawsze, czyli zbyt mało miejsca w lodówkach w kuchni, no to od razu też podniesiesz poziom kwater bardzo wysoko. Jeśli będziesz przygotowywał kwatery, to pamiętaj, zrób wszystkie pokoje w jednakowym stylu i kolorach. Będzie to wyglądało nie tylko estetycznie, ale też sprawi, że będziesz mógł się wyróżniać swoim stylem. Dodatkowy plus takiego działania to oszczędność materiałów. No bo popatrz, jeśli kupisz materiały budowlane na jedno mieszkanie, to wiadomo, że na koniec remontu zostanie ci sporo materiałów. Tak jest przy każdym remoncie. A jeśli do drugiego remontu kupisz dokładnie te same materiały, gładzie, farby, panele, wykładziny itd., no to możesz przecież wykorzystać to, co już ci zostało. Czyli nie musisz tych resztek ani wyrzucać, ani magazynować. To na pewno wpłynie na oszczędności po prostu przy kolejnych mieszkaniach. Ale zanim zaczniesz, musisz robić listę produktów, które kupisz i się jej cały czas trzymać. No bo jeśli kupisz panele podobne, ale niedokładnie te same, no to nie będą one pasować. Także mniej więcej tak to wygląda. Dosyć obszerna była ta moja relacja z odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie. Jaka powinna być idealna kwatera w mieszkaniu? To z pozoru błahe pytanie jest bardzo istotne, bo już nieraz widziałem nieruchomości przystosowane dla pracowników po remoncie, który nieraz kosztował kilkaset tysięcy złotych i więcej, które stały puste, bo były po prostu niepraktyczne i nieprzemyślane. Dobrze usłyszałeś. Remont, kilkaset tysięcy wydane i puste kwatery. Co mam dokładnie na myśli? Jeden z inwestorów zbudował taki budynek za ponad milion złotych, widziałem go, ale nie dopytał o rady kogoś, kto ma więcej doświadczenia niż on. Do dziś to miejsce stoi puste. Takich inwestycji znam co najmniej kilka. Pierwsza z nich nie wypaliła, bowiem inwestor zbudował pokoje razem z aneksami kuchennymi. A jeśli mamy pokój na przykład trzyosobowy, jedna osoba śpi, druga jest w pracy, a trzecia gotuje, no to naturalne jest, że ta, która gotuje, obudzi tę, która aktualnie śpi. Więc logiczne jest, że strefa jadalna i kuchni musi być zawsze oddzielona od sypialni. Brak tej prostej informacji sprawił, że nowy budynek jest bardzo niepraktyczny i klienci omijają i szukają dalej. Drugi przykład złego działania to wybór miejsca, które jest źle skomunikowane. Wiadomo jest, że pracownicy jadą każdego dnia do pracy. Idealnie, gdyby mogli dojść do zakładu na nogach, ale taka sytuacja zdarza się rzadko. Przystanek w odległości do 1 km od miejsca zamieszkania jest akceptowany i brak możliwości szybkiego dostania się do pracy praktycznie z automatu odrzuca taki adres. Wiesz już zatem, jakich błędów nie robić, jeśli chodzi o mieszkanie. Pora odpowiedzieć na pytanie, jakie mieszkania są dobre, jeśli oczywiście chcesz robić mieszkania, czyli tak jakby mniejszą skalę. Moje doświadczenie z wielu spotkań, na których oglądałem już myślę, że setki nieruchomości, podpowiada mi dzisiaj podczas kolejnego spotkania, że mieszkanie musi mieć. I tu zrobiłem taką listę, więc zapamiętaj, że mieszkanie musi mieć pokoje nieprzechodnie, pokoje ustawne, gdzie da się postawić minimum dwa łóżka i szaf. Kuchnię, do której wchodzi się z korytarza, a nie z pokoju, czyli też nieprzechodnią. Balkon. Dobrze by było, 95% pracowników z Ukrainy pali papierosy, więc dobrze, jakby to robili na zewnątrz, a nie w mieszkaniu. Osobną łazienkę i WC. Jest to po prostu praktyczniejsze, gdy w mieszkaniu jest co najmniej 6 osób.
kuchnię, gdzie zmieści się stół do jedzenia, lub szeroki korytarz, gdzie stanie ten stół. Dobrą lokalizację, czyli blisko zakładu pracy albo bardzo blisko przystanku. Stan mieszkania taki, żeby robienie remontu było ostatecznością, a nie koniecznością. Najlepiej jak mieszkanie jest puste, bo większość starych mebli, takich jak sofy, meblościanki, pufy i inne meble, tylko przeszkadzają, zabierają czas, a nie będziesz ich przecież magazynować. Prysznic w łazience zamiast wanny, mniejsze zużycie wody i praktyczniejsze jest to po prostu. No i to jest chyba 10 najważniejszych punktów, które mogę na szybko powiedzieć każdemu, kto spyta mnie, na co zwrócić uwagę, gdy szuka się pierwszego mieszkania pod kwatery. Warto, by mieszkanie, które wybieramy, było po prostu duże. Im większy metraż, tym lepiej. Staram się, by dwupokojowe mieszkanie miały co najmniej 50 metrów, trzypokojowe co najmniej 60, a czteropokojowe co najmniej 70. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, ale trzymanie się tych wartości sprawi, że Twoje lokalizacje będą wygodne i ludzie czy firmy, które będą z tego korzystać, będą zadowoleni z tych warunków. Na brak rotacji jest po prostu dla Ciebie, no, nie chcesz mieć rotacji, bo po prostu wtedy biznes jest bardziej stabilny. Idąc dalej, mamy pytanie następne i ono jest znowu, jak wybrać odpowiedni dom z kolei dla pracowników. No i czy przy domu jest inaczej, bo przed chwilką rozmawialiśmy o mieszkaniu. Jest trochę tak, że jest trochę inaczej, no bo dom jednak to jest dużo więcej pracy i obsługa naokoło domu, jeszcze obsługa na przykład pieca, dlatego idealny dom to taki, który ma co najmniej dwie łazienki i WC lub osobne jeszcze toalety na piętrze. Taras lub ogród, gdzie można wyjść, zapalić papierosa lub zrobić grilla. Im więcej pokoi, tym lepiej, żeby duża grupa osób nie była za bardzo stłoczona. Pokoje koniecznie z drzwiami i koniecznie na zamek, co nie zawsze jest tak oczywiste. Co najmniej dwie kuchnie i koniecznie miejsce do spożywania posiłków, jeśli w tej kuchni nie ma na to miejsca. Najlepiej jakby to było ogrzewanie bezobsługowe, na przykład miejskie, czyli centralne ogrzewanie, a w innym przypadku na przykład piec dwufunkcyjny na gaz, żeby obsługa zajmowała minimum czasu, była bardzo prosta. Fajnego dom by był ocieplony stropianem i miał plastikowe okna, aby nie tracił szybko ciepła, no bo to też wpływa na media, na koszty. Fajnie jakby był garaż, który będzie magazynem na jakieś takie rzeczy, które nam są potrzebne, czyli materace, rezerwowe łóżka, jakiś pościel i inne rzeczy, sprzęty AGD, które w domu się psują i czasem trzeba je wymienić, żeby to wszystko było na miejscu. W domu musi być kilka lodówek, bo przy 20 osobach, uwierz mi, jedna nie wystarczy. Dobrą wentylację, aby nie doprowadzić do zawilgocenia domu, to też się często dzieje, jak się suszy dużo prania i okna są zamknięte. Miejsce na postawienie samochodu, jeśli ekipa na przykład dojeżdża do pracy jakimś busem. No i dobrze, jakby dom nie miał korytarzy, w sensie dużo. Dobrze jak są, ale bo trzeba chodzić którędyś, ale żeby ich nie było za dużo, żeby nie grzać niepotrzebnie. No i to też, jak widzisz, jest tylko 10 takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, a elementów jest pewnie jeszcze więcej, ale są to te najczęściej przeze mnie sprawdzane na sam początek, jeśli chodzi o domy. Nie należy zapominać o tym, że no, mamy sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości, którą oglądasz. Jeśli właściciel to normalna osoba, będziesz mieć spokój i będziesz mógł robić podnajem i skupić się na zarabianiu na tej kwaterze pieniędzy, ale jak trafi się na kogoś, kto cały czas, bym powiedział, węszy, podejrzewa i jeździ za często, by kontrolować, no to może być to bardzo trudne do pogodzenia. Byłem w takiej sytuacji kilka razy, na szczęście większość spraw się dobrze zakończyła. Więc jednak lepiej mieć nieruchomość, której właścicielem jest ktoś normalny, więc lepszy jest po prostu spokój. I kolejne pytanie, ostatnie pytanie, w jakich miastach opłaca się robić kwatery, gdzie, w jakim mieście najlepiej? Kwatery opłaca się robić w zasadzie wszędzie, gdzie jest mnóstwo pracy, w okolicach dużych miast. Największe zapotrzebowanie zawsze jest w okolicach Wrocławia, w dużych zakładach na Śląsku, gdzie jest nie tylko kilka stref ekonomicznych, czy tam jedna, ale podzielona, ale też jest skupisko ludzi i miast, jest tego bardzo dużo. Zamówienia spore są w okolicach Łodzi, z tego co wiem, Poznania i wielu innych w zasadzie rejonach. Dodatkowo mamy też wiele budów przecież w zasadzie w całej Polsce, kiedy to buduje się na przykład w mieście galeria handlowa, aquapark, stadion, czy jakiś basen, czy inna inwestycja deweloperska, może osiedle, i czasowo wtedy, jak się zaczyna taka duża budowa, no to przecież często przez półtorej roku do dwóch lat potrzebna jest duża liczba pracowników budowlanych, bo zjeżdżają i muszą to skończyć, więc to jest też duża szansa, żeby zarobić na takich okazjach. To było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie trochę rozjaśniły Ci temat i uznasz, że jest to ciekawa opcja, by zająć się tematem
w swoim mieście, albo żeby odezwać się do mnie i wspólnie spróbować coś zrobić. Odpowiedziałem już na wszystkie pytania. Jak widzisz, jest to bardzo perspektywiczna możliwość zarabiania na nieruchomościach. Uważam, że jedna z najlepszych w dzisiejszych czasach, tym bardziej dla osób, które nie mają wkładu albo które mają mało wkładu. Jest to dla osób, które chcą sobie tylko dorobić i pracują i chciałyby na przykład mieć jakiś dochód dodatkowy kilku tysięcy złotych, ale również dla osób, które chcą zbudować duży biznes i zarabiać pięciocyfrowo, a nawet sześciocyfrowo, jeśli są bardzo ogarnięte i są w stanie zlecać i działać w całej Polsce, łącząc na przykład ludzi, bo sposobów na zarabianie na kwaterach, na podnajmie kwater pracowniczych, jak usłyszałeś w odpowiedziach na właśnie wasze pytania, jest dużo więcej niż tylko jedna. Także myślę, że ta wiedza jest bardzo ciekawa. Pytanie, co z nią zrobisz, bo są zawsze trzy grupy ludzi, tak? Trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa osób to są te, które zobaczą i powiedzą OK. Druga to są ci, którzy zaczną, no i przy pierwszych niepowodzeniach stwierdzą, że to nie działa. No i trzecia grupa ludzi zacznie działać na maksa i myślę, że tak jak ja, co najmniej tak jak ja, zrobi z tego sobie po prostu firmę, biznes i zacznie zarabiać bardzo dobrze i będzie to cały czas rozwijać. Więc zostawiam ci tą wiedzę, zrób z tym, co chcesz, zrób z tym, co uważasz. Jeśli wierzysz, że to działa, no to zacznij już dzisiaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dodatkowe, to zadaj je w komentarzu. Jeśli chcesz, skontaktuj się ze mną, to też mam pomysł na wspólne działanie, nawet jeśli jesteś na drugim końcu Polski. A jeśli uważasz, że chciałbyś się douczyć jeszcze i działać wspólnie w grupie, no to stworzyliśmy Akademię Podnajmu już prawie rok temu i część osób, które chcą właśnie w tej trzeciej grupie, postanowiły działać, a nie tylko karmić się wiedzą, zarabiają i mają swoje kwatery pracownicze nowe. Wczoraj dostałem kolejną informację, że właśnie absolwent, uczeń naszej Akademii Podnajmu działa i kolejne mieszkanie, kolejną kwaterę sobie przygotował, z której zarabia kolejne pieniądze każdego miesiąca. Także zostawiam Ci tą wiedzę i do zobaczenia. Dzięki, cześć!